tych czterech regionach nie zaszczepiono nikogo, w czterech województwach w ciągu ostatniej doby nie zaszczepiono nikogo. W ciągu ostatniej doby najwięcej szczepień wykonano w województwie śląskim, było ich 1558. Na przeciwległym biegunie znajdują się cztery województwa, lubuskie, opolskie, kujawsko-pomorskie i podlaskie. Tam nie zaszczepiono nikogo. Takie dane znajdują się w raporcie, który jest dostępny w rządowym serwisie o szczepieniach. Według zawartych w nim informacji w ciągu doby pod względem szczepień górowały trzy województwa: śląskie 1558 zaszczepionych, mazowieckie 917 i dolnośląskie 633. W większości pozostałych przypadków zaszczepiono poniżej 100 osób. Wyjątkiem są województwa lubuskie, opolskie, kujawsko-pomorskie i podlaskie, gdzie ani jedna osoba nie przyjęła szczepionki. Wczoraj zaszczepiono łącznie 3552, a przedwczoraj 3103 osoby, co było najgorszym wynikiem od 11 stycznia. Dla kontrastu, rekord padł 26 marca, kiedy preparat przyjęło 205729 osób. Odporność stadna. W 2 lata według rządowych danych dotychczas w Polsce wykonano 6.665.384 pierwszą dawką, 4.591.351, drugą 2.074.033. Liczba dawek szczepionki, które trafiły dotychczas do Polski, wynosi obecnie informacje na godzinę. 12-6 kwietnia, 8 078 060.